Czuło mi się bardzo dobrze. Co prawda były momenty takie cięższe, oczywiście, jak zawsze tak naprawdę, ale czuło mi się bardzo dobrze. Taktycznie rozegrałem to, tak jak powiedział trener Kisiel, czyli powiedział: gratuluję Ci za inteligencję dzisiaj, ponieważ w momencie, gdy chłopacy szli przede mną i wymieniali się na pozycjach od 1 do 3, ja sobie szedłem spokojnie na przedostatniej pozycji i w ten sposób właśnie trzymałem swoje tempo, tak jak planowałem. No, jak się okazało, wystarczyło na złoty medal. Start oczywiście to jest typowo przetarcie, czyli ja właśnie wróciłem z Turcji, z obozu. Nie było specjalnie jakiegoś podtreningu robionego, tak naprawdę to jest z marszu forma treningu, forma przewietrzenia płuc, chociaż tutaj jak to na hali bywa, dosyć ciężko się oddycha nam, ale typowy trening, tak? Zależy mi bardzo, żeby zrobić w Dudnicach, które będą za niedługo, na zawodach na 20 już minimum na Mistrzostwa Świata. No i chciałbym tam walczyć na Mistrzostwa Świata jak najwyższe pozycje. No nie chcę teraz deklarować, bo zobaczymy, to też z sezonu wyjdzie, jaka będzie dyspozycja. Tak jak było w zeszłym roku przykładowo, wszystko szło w dobrym kierunku, no a pojawiła się kontuzja, dlatego też nie chcę właśnie deklarować się ani sobie obiecywać. Zobaczymy jak będzie, ale oczywiście będę walczył. Zależy mi na tym, żeby zrobić również rekord życiowy i oczywiście pojechać na Mistrzostwa Świata i tam walczyć jak najwyższe pozycje.